Nie ma żadnego intro, nie ma żadnej odprawy. Nie ma żadnego Walker Church. Nie ma Anteusa, nie ma nic. Cóż to jest? To jest boss fight! Witam wszystkich ponownie. Tu znowu płynie 7. A to jest boss fight! Anteus... Fossil Waters, Anteus Rising. Musiałem się zamyślić. Okej, to jest nasz boss. Dźwig transportowy, czy w twojej grze strategicznej dźwig transportowy jest bossem? Otóż tej jest. To jest wkurzony dźwig transportowy. Nacelowuje nas z jakichś różnych laserów. Musimy unikać. W sumie jedyna taktyka całą walkę to po prostu poruszać się w lewo i w prawo i mieć nadzieję, iż to dzięki temu zmylisz pociski przeciwnika. Okej, dobra, to była pierwsza faza. W drugiej fazie boss się wkurza, puszcza takie samo napędzające pociski, które również można omijać, krążąc w kółko. Aczkolwiek jest to chyba troszkę prostsze niż w samym razie, ale będziemy non-stop krążyć w kółko. Pamiętajcie, że cały czas musimy strzelać jeszcze w bossa, o, i unikać ścian. Ma jakąś dziwną tarczę, widzicie ten pasek energii. Dopóki ma, w ogóle nie wyrządzamy mu szkód. Które jak zbijemy tarczę, to dopiero zaczyna krwawić. Okej, dobra. Teraz trzecia faza. Dwie poprzednie były całkiem proste, ponieważ dało się jako tako wszystko ominąć. W tej fazie nie da się wyminąć jego pocisku. On po prostu strzela i naprawdę tu nie ma żadnej... nie ma bata, po prostu strzela w ciebie i nie ma żadnej możliwości, żeby to ominąć. Więc po prostu musisz zaoszczędzić w poprzednich dwóch fazach tyle życia, żeby móc trzecią przetrwać. Może mi się tym razem uda. Jest całkiem blisko, całkiem blisko. Yes! To był boss fight, Anteus Rising. Walker, kapitanie, postąpiłeś słusznie. Ta rzecz korzystała z generatora tarczy, była chroniona przed najpotężniejszymi salwami. Ciekawe, czy w ogóle pociski do niej dotarły. Church, gdybyśmy potrafili zreaplikować tę technologię, moglibyśmy wykorzystać ją do budowy tarczy dla naszych jednostek? Przekaż dane do Miniteka, zobaczymy, co na to powiedzą. Masz dla nas coś jeszcze, Church? Kapitanie, mamy wiadomość od Viscontiego. Chyba wiemy, co się dzieje. Kabal powołał... Wrócił do serca archipelagu. Rozpoczęli wycofywanie się ze wszystkich głównych fabryk i centrów badawczych. Z powrotem przemieszczają się w kierunku Wyspy Zero. Wyspy, którą widzieliśmy już na hologramie. Walker, oto dlaczego budynki były opuszczone. Oto dlaczego nam je zostawili. Visconti i Magdalen są przetrzymywani w centrum badawczym 12 godzin drogi stąd. Zamierzamy ich stamtąd wydostać, zanim kabel przywiezie ich ponownie w inne miejsce. Okej, to był boss fight. Skuteczność 100%, zniszczenie tylko 6%. Okej, ale zniszczyłem to, co trzeba było, czyli bossa. To była jedna z dwóch misji, w której nie mamy do dyspozycji Anteusa, tylko jedną jednostkę i walczymy. Aczkolwiek to był boss fight. Druga misja będzie znacznie inna, trudniejsza. Aczkolwiek jak zwykle nie będę spoilował szczegółów. Jednakże, kiedy będzie, to zobaczycie. Okej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak mówiłem, krótki, ale za to treściwy. Zapiszemy grę. Misja 13. Boss fight. To mi się nie zmieściło. Okej. Więc dziękuję wszystkim za tą krótką uwagę. W następnej misji będziemy mogli robić sobie tarcze. Będzie fajnie. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i na razie. Thank you.